I tak powstała idea na napisanie książki. Książka już powstała, nazywa się 10 Filarów Mądrości. Wydaje mi się, że jest to książka, która pokazuje właśnie, jak bardzo aktualna jest Biblia dzisiaj i jak bardzo fajne, czytelne są te intuicje współczesnych autorów, którzy w ogóle nawet nie mają nic wspólnego z religią. Pewnego razu słynny chrześcijański mówca motywacyjny John Maxwell prowadził szkolenie na temat przywództwa dla menedżerów wysokiego szczebla w pewnej korporacji. Po jednej z sesji, podszedł do niego pewien uczestnik i mówi: Słuchaj, to są wspaniałe treści, które ty głosisz. Skąd ty to masz? Nie chcesz tego wiedzieć, odpowiedział Maxwell, ależ nie, nalegał tamten. Naprawdę, bardzo chciałbym się dowiedzieć, skąd ty to bierzesz? Przecież ja już dawno nie słyszałem tak dobrych treści. Z Biblii, odpowiedział Maxwell. Wtedy tamten zasępił się i mówi: Miałeś rację, nie chciałem tego wiedzieć. Biblia i uprzedzenia wobec niej mam z tym do czynienia na, czo, na co dzień. Ludzie, wiele osób założyło po prostu, że to taka księga z zamieszłej przeszłości, która na nic im się już dzisiaj nie przyda. Komu się może przydać? Może jakimś, przepraszam, starym dewotom, którzy po odmówieniu wszystkich swoich modlitw zechcą sobie jeszcze dokuczyć lekturą Pisma Świętego. No już chyba nic bardziej głupiego na temat Pisma Świętego nie da się powiedzieć, ale zostańmy przy tym. Trzymajmy się faktów. Pismo Święte to księga, która powstawała na przestrzeni ponad tysiąca lat. I jest ona księgą nie tylko o relacji człowieka do Boga albo Boga do człowieka, ale także zgromadziła ogromną mądrość, ogromną wiedzę na temat natury ludzkich połączeń, nazwijmy to tak. Natury ludzkich działań, jak budować relacje z innymi ludźmi. Ja zawsze byłem pewien, że. Pismo Święte to jest jeden wielki poradnik życiowy, z którego mógłby skorzystać nie jeden wierzący, ale także nie jeden niewierzący, gdyby tylko porzucił swoje uprzedzenia wobec Biblii. Tak czy inaczej, zainteresowanie poradnikami życiowymi nie przeminęło. Przekonałem się o tym dobitnie w czasie pandemii. Wtedy na moim profilu facebookowym pojawił się taki wpis ze zdjęciem, a na nim pięć książek. I ktoś podpisał go w ten sposób. Oto pięć książek, które musi przeczytać każdy człowiek, który poważnie myśli o rozwoju osobistym. Były to poradniki, jak się można domyśleć. Jedna z nich zainteresowała mnie zwłaszcza tytułem. Zjedz tę żabę. Była to książka Briana Tracy i wybrałem ją właśnie z ciekawości, bo ten tytuł mnie zaintrygował. Już od pierwszych stron zauważyłem, że bardzo dobrze mi się to czyta, że jest to lekko napisane. Oczywiście nie jest to literatura religijna, jakaś dewocyjna, broń Boże, ale czyta mi się to dość dobrze. Co więcej, wciąga mnie na tyle, że chciałbym już przeczytać kolejną. Podobno istnieje takie zjawisko, tak zwanych 18 miesięcy, że jeżeli ktoś kupi książkę z tej dziedziny, literatury motywacyjnej, rozwoju osobistego. To w ciągu 18 miesięcy na pewno nabędzie jeszcze jedną, a być może dwie albo trzy. 18 miesięcy to taka górna granica. Rzeczywiście ta literatura wciąga. Przeczytałem tą, następną. No i zaczęło mi brakować czasu, bo musiałem jeszcze robić inne swoje rzeczy, czytać swoją branżową literaturę. Wobec tego skorzystałem z rady samego Bryana Tracy, który mówi, że jeśli mówisz, że nie masz czasu na czytanie książek, to zrób sobie ze swojego samochodu. Taki mobilny uniwersytet. Słuchaj audiobooków. I tak zrobiłem. Jadąc na zakupy, czy na drugi koniec Polski, gdzieś w jakichś sprawach, słuchałem audiobooków właśnie z tej dziedziny rozwoju osobistego i motywacyjnej literatury. I w krótkim czasie udało mi się przeczytać dziesiątki tych książek. Przeczytać, czy jak ktoś powie, poprawi mnie, wysłuchać. Ale to jest to samo. Przyswoiłem treści, prawda? Ktoś powie, no nie, to nie dla mnie. Ja to tylko jak szeleści mi papier pod palcami. Ja też taki byłem. Ale pragmatyka życiowa po prostu wzięła górę, i to była pierwsza rada, którą wziąłem sobie do serca właśnie z tej literatury takiej świeckiej, motywacyjnej rozwoju osobistego. Bardzo mi się sprawdziła w życiu. Kiedy sobie tak czytałem, czy oswajałem się z kolejnymi treściami z tych książek, zauważyłem pewną powtarzalność w treści. Tak, pewne rzeczy się powtarzają znowu i znowu i znowu, trochę innymi słowami opisane, trochę innymi przykładami okraszone, ale jest dużo powtórzeń. Ale najważniejsze, co rzuciło mi się w uszy, to to, że treści tam przedstawiane w dużej mierze brzmią mi znajomo. Ja już gdzieś je słyszałem. Wiedziałem od razu, gdzie? W Biblii. Trochę inaczej opisane, innymi słowami, ale one tam były. I doszło, moim zdaniem, do pewnego paradoksu, że autorzy tych współczesnych poradników życiowych, oni podają treści, wydawałoby się nowe, świeże, w ogóle od nich pochodzące, a one tak naprawdę już dawno zostały opowiedziane w Piśmie Świętym. Jak mówił stary Kochalet, wszystko już było. Jeśli nawet ktoś powie, o to jest coś nowego, tego jeszcze nie było, to to już było, tylko pamięć o tym zaginęła. W każdym razie zauważyłem, że istnieje bardzo dużo podobieństw, tylko że współcześni autorzy są tego nieświadomi. Oni nie mają często wiedzy biblijnej, czasem przywołują jakiś biblijny przykład, jakiś cytat biblijny, ale bez zrozumienia. Natomiast prawdopodobnie, ponieważ jesteśmy spadkobiercami cywilizacji judeo te myśli biblijne one są że tak powiem w przestrzeni publicznej i czasem po prostu tracimy kontakt z ich źródłem czyli Pismem Świętym i uważamy, że to jest coś nowego, coś my sami wymyślili i tak dalej. Postanowiłem spotkać te dwa światy i pokazać jak biblijna myśl i jak współczesne poradniki życiowe jak się wzajemnie dopełniają, ale naprawdę się dopełniają. I tak powstała idea na napisanie książki Książka już powstała, nazywa się 10 filarów mądrości. Wybrałem takie wątki, które pojawiają się często w literaturze współczesnej, poradnikowej, motywacyjnej, rozwoju osobistego i które oczywiście w Biblii mają kluczowe znaczenie. I pokazuję w poszczególnych rozdziałach, jak te wątki po prostu są ze sobą, nawzajem się można powiedzieć, zazębiają. Wydaje mi się, że jest to książka, która pokazuje właśnie, jak bardzo aktualna jest Biblia dzisiaj i jak bardzo fajne, czytelne są te intuicje współczesnych autorów, którzy w ogóle nawet nie mają nic wspólnego z religią. Dlatego właśnie chciałbym teraz, kiedy książka poszła już do korekty wydawniczej, rozpocząć taką serię filmów na temat poszczególnych jej rozdziałów. Chciałbym po prostu opowiedzieć, co w poszczególnym rozdziale się mieści i w jaki sposób one mogą przyczynić się do zmiany także Twojego życia. Zapraszam na tę serię, która rozpocznie się już niebawem od filmu o pokorze. Tak, to dziwne, ale pokora znajduje naprawdę poczesne miejsce we współczesnej literaturze motywacyjnej, a w Biblii również jest przedstawiana jako podstawa wszelkich dóbr. Jednocześnie chciałbym was nieśmiało zaprosić do wsparcia tego projektu publikacji mojej książki na zrzutka.pl. Na dole jest link. Poprzednio, kiedy publikowałem swoją książkę o radości, zawsze radości, odpowiedzieliście z niebywałą szczodrością. Prawie 100 osób uczestniczyło w tej zbiórce. Zebraliśmy ponad 18 tysięcy, za co jestem do dzisiaj wdzięczny i nie wiem jak to się stało, ale było to faktem. Bardzo serdecznie dziękowałem, dziękuję jeszcze, jestem cały czas wdzięczny i teraz proszę nieśmiało o podobne wsparcie. Również potrzebujemy około 18 tysięcy na to, żeby książka ukazała się drukiem, żeby przygotować wszystkie recenzje, korektę, żeby cały ten proces wydawniczy po prostu uruchomić. Proszę o to, przepraszam, nieśmiało, ale tym śmielej, że właśnie otrzymałem pierwszą. Donację w wysokości 1000 złotych, za co serdecznie dziękuję panu Mariuszowi. Ta donacja zostanie natychmiast przekazana właśnie na wspomnianą zrzutkę i będzie takim, mam nadzieję, dobrym zaczynem, który uruchomi także szczodrość waszych serc. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i zapraszam na pierwszy odcinek z serii 10 Filarów Mądrości pod tytułem Pokora.